Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloomstar 26. Ja jestem Simon, a dzisiaj lecimy z kolejnym materiałem typu Random Monkey, czyli będziemy losowali sobie małpki, które będziemy grali tylko i wyłącznie małpki losowane i bez możliwości ich upgrade'owania, więc będzie zabawnie. Zobaczmy, co będzie na samym początku, czym będziemy zaczynali naszą zabawę. Będzie to inżynier. Czy inżynier w ogóle jest w stanie dojść jakoś bardzo daleko? Zobaczymy zresztą. I jeszcze jedna rzecz, bo jako że mam bardzo malutko pieniążków, to będę starał się jak najmniej wykupywać. Zobaczymy, czy się uda tegoś zrobić. Więc tak ja powiem wam, że super małpka jest naprawdę mocną jednostką. Tym bardziej, że jest ona troszeczkę dalej, więc będę mógł w razie czego dać jej jeszcze coś typu usuwania kamo na początku, może bicie lidów na pewno, więc na pewno to będzie dosyć ciekawe, więc zobaczymy, co z tego będzie. Będę grał na sporych przyspieszeniach, zobaczymy, czy dam sobie z tym radę. Jak mówiłem, mam tylko na jedno wykupienie się pieniążki, więc będę musiał bardzo mocno na to uważać, żeby jednak nie musieć się wykupywać i od razu lecimy w tier drugi. 2-2-X, czyli drugie tiery będą już zrobione, dwa tiery na drugi poziom, dwie ścieżki na drugi tier, rany boskie. Plączę się. Dobra, zbudujmy go w tym miejscu, zobaczmy, cóż to takiego będzie. I uwaga, i to będzie samolot. Samolot jest ciekawy oczywiście, ale nie jestem do końca pewny, czy on jest na tyle dobry, żeby mi pomógł w tej gierce aż tak mocno. Niestety nie mam tutaj latania tego najlepszego, który jest, czyli to, co wynika z punktów knowledge. No bo oczywiście losowe małpki nie biorą pod uwagę punktów knowledge przy sobie. Albo biorą, tylko że ja tego nie widzę, nie mam tego pojęcia, ale bynajmniej tego nie mam, więc troszeczkę szkoda. Więc wylosujmy kolejną małpkę, powiedzmy tutaj. Mortar. Mortar oczywiście nie jest jakiś mega mocny. Fajnie, że jest on w stanie oczywiście bić lidy, ale no tylko i wyłącznie to. Ma większy zasięg, ma celność dobrą, szybko strzelność i podpalanie, więc sporo ciekawych oczywiście rzeczy. Może dajmy go nawet i w tym miejscu, żeby już na samym początku jakby działał, żeby ten jego ogień mógł tutaj nam pomagać. I wylosujmy kolejną małpkę, czy czekamy na trzeci tier. Może poczekajmy na trzeci tier, bo potrzebuję coś mocnego. Potrzebuję coś naprawdę mocnego, żeby sobie z tym jakoś tam oczywiście poradzić. No niestety kamo bije tylko i wyłącznie samolot, jak dobrze wiecie. On nie jest jakiś mega, mega mocny pod tym względem. Więc potrzebujemy coś na pewno bardzo szybko, bardzo mocnego, żeby sobie z tym jakoś tam oczywiście poradzić. Więc zobaczmy. Tier trzeci. Alchemik. No alchemik zdecydowanie nie jest dobrym tutaj wyjściem, więc tutaj no niestety to będzie spory dla mnie problem, żeby sobie z tym jakoś na dłuższą metę poradzić. Muszę koło alchemika postawić cokolwiek innego. I co tak samo jeszcze, potrzebuję chyba jednak postawić tier drugi. Potrzebuję coś na kamo, potrzebuję koniecznie szybko coś na kamo. Jako że to jest malutka szansa, że to będzie wioska, postawię tier drugi koło super małpki. Uwaga, co to będzie? Proszę. Nie bije kamo. Nie bije kamo. O, jaki problem będzie. To będzie spory problem. Tier pierwszy nie ma co losować, bo tam wchodzi w grę tylko i wyłącznie chyba Darting Gun i Ninja. Czy ja cię pokonam w ogóle? Chyba nie, prawda? Nie ma szans, żeby go pokonać. Dobrze, spróbujmy jeszcze jedno tu podejście. Na której ja mapce grałem? Ja grałem na mapce jakiejś z tych nowych. Czyli grałem na tej mapce. Oto, to była ta mapka. Więc spróbujmy teraz troszeczkę pomieszać tutaj naszą taktykę. Czyli sprzedamy coś i spróbujemy postawić coś nowego. Mowa tutaj głównie tylko i wyłącznie o sprzedaniu tego, no, maga. Wiem, że on jest mocny, ale go sprzedam jednak. Nie stawiamy bohaterów, bo gramy bez bohaterów i sprzedamy tego alchemika. Wiem, alchemik jest bardzo mocny, ale potrzebuję koniecznie coś do bicia w tym momencie. To nie jest dobra jednostka, ale mam jeszcze tier drugi. Uwaga, trzymajcie kciuki za wioskę przynajmniej. Ninja mobka nie jest już zła. To już jest zawsze jakaś tam opcja. Fajnie, że mamy ten rykoszet, więc to powinno sobie bardzo fajnie radzić. Niestety nie jest on w stanie bić lidów, więc to jest... Sądziłem, że przetrwam to. Serio. Nie pokonaliście całości, co powinniście. Tier drugi, próbujemy. Farma, no farma mi nic nie daje tutaj. Tier pierwszy. Potrzebuję delikatny damage, potrzebuję delikatny damage. Ice małpka, to nam chyba nie pomoże, ale mogę z drugiej strony, jeszcze mogę podążać z nim. Wiem, że będzie troszkę dłuższa zabawa, ale to zawsze jest coś, prawda? To zawsze daje nam jakieś tam opcje do obronienia się, no i po prostu muszę. Muszę to robić, bo bardzo chciałbym to przetrwać. Po prostu chciałbym tą rundę przejść.
Więc muszę teraz jakoś tak ich pouderzać tym, widzicie sami, żeby jeszcze to sobie z tym poradzić. Dobra, mamy to. Sprzedajemy tego Ice Monkey, bo jest on nam całkowicie niepotrzebny. Tier drugi jeszcze, nie, tier trzeci. Lecimy od razu z tierem trzecim. Musimy. Potrzebujemy coś naprawdę mocnego, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Nie mamy żadnych szans na wygraną, jeśli tierów trzecich nie będzie dużo. Więc lećmy. Tak, shooter. Miejsce chyba najbardziej słabe dla niego. Bo widzicie, jaki on ma zasięg. Bardzo malutki. Może tutaj też on sięgnie, ale to nie jestem tego do końca pewny. No ale, no dobra. Nie usuniemy go, nie przeniesiemy go, bo nie mamy za bardzo jak. Chyba, że wylosujemy sobie później helikopter. Ale to by musiał być tier czwarty, więc malutka jest na to szansa. On ma jeszcze cofanie, więc nawet fajnie. W grunże radzimy sobie wreszcie z kamuflażem. Stawiajmy dalej. To kolejna w tym miejscu jednostka. Kolejny magę, kolejna ninja małpka, tym razem z flashbombą, więc flashbomba będzie nam tutaj dosyć sporo pomagała, więc to powinno być naprawdę jak najbardziej na plusik i to nam powinno bardzo mocno pomóc. Pamiętajcie oczywiście o waszym obstawianiu w komentarzu tej rundy dotrwam, jak to nam pójdzie oraz czy sami w ogóle już próbowaliście grać na tej modyfikacji, bo ja już tego rozegrałem dosyć sporo. Kolejna jednostka tier trzeci. Mamy to, wreszcie mamy to. Mamy wioskę 3-3-3, bardzo mocna wioska, daje nam bardzo dużo pieniążków, tańsze upgrade'y, więc już oczywiście wiemy, że w tym miejscu będziemy budowali wszystko i jednocześnie też zaczynamy sprzedaż. Sprzedajemy to, co jest poza wioską, bo jest to nam całkowicie zbędne. I stawiamy. No to jest dobre. 3-0-3. Bardzo fajny mag, usuwający kamo oczywiście, co nam już aktualnie nie jest aż bardzo potrzebne, no ale mniejsza z tym, nie jest aż bardzo istotne. Akurat Ice Monkey, akurat nasz samolocik jest dobry, zostawimy go sobie. O sobie widzicie, 7000, nawet fajnie sobie tutaj radzi. Tu mamy super małpkę, 4000, to widzicie sami, że naprawdę to jest sporo. Więc tutaj to nam będzie sporo pomagało. Czas na tier czwarty. Pierwszy, czwarty tier. Zbudujemy go maksymalnie gdzieś tutaj, powiedzmy tutaj po środku, licząc na to, że będzie miał tam zasięg, bo oczywiście jedne jednostki będą miały duży zasięg, drugie mają bardzo malutki. Gdyby to był Ice Monkey z górną ścieżką i powiedzmy chyba dolną, to on ma, nie, z środkową. Czyli górna i środkowa ścieżka Ice Monkey, na przykład 4... Nie, jak to by musiał być? 4-0-4 by musiał być. On ma wtedy malutki zasięg. Ale dobra, spróbujmy to. Co z tego dostaniemy? Uwaga, raz, dwa. Glue Gunner 4-3-4. Nie jest on zły. Powiem wam szczerze, że on nie jest zły. Ten czwarty tier górnej ścieżki naprawdę dużo zabiera damage'a. Dodatkowo z dolnym upgrade'em on nam daje spowolnienie moabów oraz zostawianie kleju na trasie, żeby kolejnych jakby tutaj zarażać. Więc on naprawdę powinien być mocny, a przy okazji jeszcze mamy tego Blue Horse, czyli bardzo, bardzo szybkie strzelanie. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. 63 runda powinna nam żadnego problemu nie sprawiać, bo powinno nam to po prostu easy przejść, wszystko. Więc tutaj 63 rundy się nie boję, 63 troszeczkę może bardziej, zobaczcie sami, to nie przejdzie naszego Gluganera. Sam Gluganer obroni rundę 63, więc to jest naprawdę dobra jednostka, więc bardzo fajnie nam się udało, dobrze trafiliśmy, że akurat ta jednostka nam w tym momencie wyleciała, więc to ja rozumiem. My oczywiście polujemy na tiery piąte. Chciałbym wreszcie wylosować jakiś tier 5-5-5. To jest bardzo ważne, żeby ten tier jednak wylosować, bo dawno już nie próbowaliśmy tego. Przeważnie zatrzymujemy się na tierze czwartym i nie mam za bardzo co później kombinować, jak później nabijać te poziomy. I to jest sporo oczywiście problem. Pytacie mnie często w wiadomościach prywatnych odnośnie Bloons Tower Defense Battles 2 i powiem wam, że mam bardzo mieszane uczucia co do tej gierki, a dokładnie mówiąc przez to, że była taka duża przerwa między wydaniem aktualizacji, która troszeczkę nerfiła Darting Gunnera. I to jest dla mnie spory oczywiście problem, bo nie wiem, czy w to grać dalej. Napiszcie mi, czy wy w to jeszcze gracie, czy gracie w Bloons Tower Defense Battles 2 i czy chcielibyście, żebym to nagrywał na kanale, bo wiem, że wiele osób to nagrywa cały czas. I też nie wiem, czy w to w ogóle wchodzi, czy zostajemy przy naszych kochanych modyfikacjach, które będziemy przeplatali innymi materiałami, typu właśnie vlogowymi, jak odnośnie questów. Co w ogóle muszę wam przypomnieć, bo niektórzy z was pewnie nie oglądali tego, ba, pewnie większość z was nie oglądała mojego vloga ostatniego odnośnie questów w Burkhardowie. Zapraszam was bardzo serdecznie, bo na końcu tego filmiku jest ogłoszony konkurs. Konkurs, którym jest do wygrania, nie pokazałem tego tam. Takie oto słuchaweczki, oczywiście nóweczki nieotwarte, bo te są moje. I mam takie dwie sztuki, dwa opakowania mam do oddania tak naprawdę.
Jeśli będzie duże zainteresowanie, będą dwie nagrody, jeśli małe, będzie jedna nagroda jakby gwarantowana. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zabawy wspólnej, która tak naprawdę cały konkurs opiera się na tym, żeby wyjść z domu, więc to nie jest coś bardzo trudnego, każdy to może wykonać. I to tylko i wyłącznie przyjdzie Wam na korzyść, nawet jeśli nie wygracie, to i tak czy siak tylko i wyłącznie będzie plus dla Was, że się rozwijacie, wychodzicie, oddychacie, poznajecie jakieś nowe tereny, nowe historyjki. Jak najbardziej zachęcam do wspólnej zabawy, a może będziemy to rozwijali jeszcze bardziej, jak będzie duże zainteresowanie, w ogóle powstanie nowy kanał tylko i wyłącznie na ten temat, albo w ogóle na temat vlogowania i w ogóle może przejdę właśnie tam na vlogi, tutaj zostaną wtedy tylko i wyłącznie nasze kochane małpeczki. No nie wiem, zobaczymy co z tego będzie, jak to rozwiniemy. Na razie uczę się vlogowania i na tym chciałbym się na razie jakby skupić, a małpeczki są po prostu kochane i bardzo, bardzo je lubię. Dobrze, ale tylu piątego ja chyba nie nazbieram nigdy. 66, 7 tysięcy, ja nie mam farmy żadnej. Ja potrzebowałbym wylosować farmę. No, to byłoby super. Wylosowanie farmy. Chyba, że pójdziemy z tymi. Co wy na to? Dobra, spróbujmy. Rzućmy dwa randomy. Dwa randomy. Jeden random. 2, 2, 1. To nie jest fajne. I kolejny random pełny. Uwaga. Mamy farmę, ale słabiutką. Słabiutka bardzo farma, więc postawmy sobie kupnego farmera, bo szkoda nam pieniędzy na innego. A tego sprzedamy w ogóle. I postawmy jeszcze dalej. Spróbujmy, może wylosujemy coś mocnego, jakieś piąte tiery. Przydałoby się, prawda? Przydałoby się piąte tiery. Słabiutkie. No właśnie, takie są te randomy. Taki jest ten pełny random. Zostawiacie i dostajecie małpkę 000. Poważnie? Czy wy poważnie dajcie mi małpkę 000? Ej, patrzcie, mówisz i masz. Mówisz i masz, dosłownie. Może to nie jest 5-5-5, ale naprawdę silna jednostka. 4-5-5. No dobra. Random oddaje. Random zdecydowanie oddaje. O to chodzi. O to właśnie chodzi. W tym momencie mogę chyba sobie troszeczkę przyspieszyć gierkę. Tak razy 25. No może to jest troszeczkę przesada, tak mi się wydaje. No ale wiecie, ja i tak nic nie będę widział. Ja i tak w tym momencie nic nie będę widział, bo wszystko będzie opierało się na kolcach. A my wylosujemy sobie dzięki temu kolejną jednostkę. Mamy to. Próbujmy. Chcę teraz już faktycznie 5-5-5. Trzymamy kciuki. Uwaga, co to będzie? Nie ma tego. 5-5-1. Też mocna jednostka oczywiście, bo ma te rozpryski. To jeszcze tych min, które są wiele silniejsze, bo te wybuchy są naprawdę kozackie. Może one nie stoją cały czas na mapie jak te. To w ogóle nie wiem, jak to ma działać. Ale to zmienia... A czy to mówi nam tylko jedno? My naprawdę będziemy grali długo. I ja nie wiem, czy ja lagowo wytrzymam. Przecież tutaj będą takie lagi za chwilę. Wszystko się będzie cięło. Runda setna pokonana, nawet nie widzieliśmy tego. Nawet tego nie widzieliśmy, bo wylosowaliśmy takie oto dwie jednostki. Mega, mega silne. Rozwalające całkowicie system. Ta jednostka rozwala system całkowicie. Jest ona naprawdę przemocna. Nazbieramy na kolejną jednostkę. Oczywiście stawiamy w tym samym jakby miejscu. Też, żeby jakby one mogły korzystać z tej dobroci, którą daje nam wioska. To jest bardzo, bardzo ważne. No i zobaczymy. Jestem ciekaw, czy wylosujemy znowu coś mocnego, czy coś bardzo słabego. Są oczywiście słabe piąte tiery i je możemy rzecz jasna wylosować. Ale zobaczymy, jak to będzie tym razem. Co my takiego tutaj znajdziemy i jak to nam pomoże w dojściu do maksymalnej rundy. I która to będzie w ogóle runda maksymalna? Może w ogóle sobie nabijmy tę rundę troszeczkę tym rejsem. Bo ja coś czuję, że my długo tu będziemy sobie radzili chyba. Albo może i nie. Czekajcie, nie, safe, spokojnie. Zacząłem pędzić z tymi rundami i nagle odczułem, że mogę przegrać. Piąty tier, 5-5, ile? Okej, dobra. To się nazywa mieć rękę. Świątynia jaka. No i mamy to. 5-5-5. Pierwsza jednostka... 5-5-5 wylosowana i to naprawdę kozacka. Chociaż wiadomo, pamiętajmy, że ta świątynia no, ma ten minus, że nie daje dziś żadnych bonusów, bo ona nie wchłonęła nic, czyli nie wchłonęła żadnej małpki military, support, magic oraz primary, więc nie ma bonusów wynikających z tego, a to te bonusy są najsilniejsze w przypadku super małpki. Samej damage też oczywiście jest mocny, że jest połączona ze ścieżką środkową oraz dolną.
Dolna ścieżka nam tutaj dużo powinna pomóc, ale dobrze. Więc rejsujmy. Myślę, że spokojnie, runda 140 to jest zerowe wyzwanie, naprawdę. To jest chyba zerowe wyzwanie. Zawsze mamy jeszcze skille, prawda? Zrejsujmy sobie tak troszeczkę tych rund. Może troszeczkę chyba przesadzam z tą ilością. Trochę bardzo chyba mam wrażenie, no ale dobrze, może sobie z tym poradzimy. Ale zobaczcie sami, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Żadnych szans. Żadnych szans, póki co oni nie mają. No to co? Rejsujemy dalej. Rejsujemy dalej. Nie wiem, do której rundy chcę tutaj sobie podbić. Troszkę się zaczynam bać, szczerze powiedziawszy. Skill. Dobra, skill poleciał, powiedzmy. Użyjemy znowu skilla. Tego wybuchowego skilla. Ten wybuchowy skill czyści mapę, ale nie, nie! Wait. Co to było? Ja się na to nie pisałem. Dajmy speeda troszeczkę mniejszego, razy 5 powiedzmy. Wypuściłem za dużo ten krunt, zdecydowanie za dużo. Te wybuchy są po prostu kozackie. Te wybuchy są naprawdę kozackie. Bo one niszczą... Dawajcie. Bombki, cokolwiek, skille. Ratujcie mnie skille. Dobra, tam poleciał skill oczywiście od legendy. I on mnie uratował. Ten skill mnie uratował. Tylko, że on chyba może być raz użyty na całą grę? Chyba tak. Raz na całą grę chyba on może być użyty. Nie na rundę. Czy na rundę. Ej, naprawdę. Ja go nigdy nie używałem tego skilla. Nigdy nie opierałem żadnej taktyki w ogóle na nim. Więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale dobra, czyli jednak duży rush może nam troszeczkę tutaj przejść. I to jest problem. Dobra, puściłem tylko dwa rejsy. To nie jest dużo, oczywiście. Dwa rejsy bez problemu powinniśmy przejść. A tam mówię, no, że ta mapka nie jest super ekstra genialna. Ile masz tutaj? 3 miliony? 3 miliony masz. Tu mamy 50... Raz, dwa, trzy. 51 milionów. Do raz, dwa, trzy, 3 milionów. I do 4 milionów. No ja wiem, że ta mapka jest najsilniejsza, bo ma te wybuchy. Jak te wybuchy jeszcze się rozejdą po całej mapie właśnie tym skillem od środkowej ścieżki naszego spajka, czyli tymi właśnie skillem, jak one się rozejdą, te nasze bombki, no to jest przekozackie. Zresztą zobaczcie, 54 miliony w tym momencie. Czym więcej oczywiście będzie tych jednostek, czym bardziej użyje skilla, tym jeszcze będzie lepszy efekt. Spróbujmy coś wylosować jeszcze. 2, 3, 2, 5, 5. Nie jest to może mega silne, ale bardzo fajny, bardzo przyjemny skill, bo go możemy praktycznie non-topper używać, bo naprawdę często wychodzi. On bardzo często jakby jest do używania, więc go możemy cały czas sobie jakby spamić nim i on nam będzie sporo pomagał. Spróbujmy. Tak z 5, 10, no może nie 50, może z, nie wiem, puściłem 8 rund, puściłem, coś koło 8 rund pewnie puściłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak sobie z tym poradzimy oczywiście. Naszą zmorą jest rzecz jasna DDT, więc jeśli będą leciały DDT, to od razu muszę pamiętać z tym, żeby użyć skilla. Dobra, poleciał skill z bombami. On powinien tutaj mocno tam zamieszać w nich, w ich szeregach. Użyjmy teraz kolejny raz tego samego skilla. Te wybuchy powinny teraz pójść mocno. I co? Używamy teraz skilla? Super małpki, chyba za chwilę go użyjemy. Zaraz zobaczymy. Kolejny skill poleciał tutaj, więc na razie spokojnie. Ej no, easy. Easy, co to ma być? Prościutko idzie. Idzie prościutko z tym. Oczywiście co chwilę, jak widzicie, używam skilla tutaj. Żeby jednak atakować ich non-topper, jak się tylko i wyłącznie da, to staram się ich atakować. I, a tu mamy jeszcze The Tag Zone, zapomniałem. Temu on tak szybko bije. Temu on tak szybko tam bije na dole. Jest chyba mocny nawet. Przecież on nie bije leadu, więc on DDT nie klepie. On nie klepie DDT, to jest troszkę problematyczne, muszę powiedzieć. Brak możliwości bicia DDT jest lekkim problemem. Użyjmy tego z tego skilla, dobra, bo potrzebowaliśmy się szybko wybronić i tego skilla. I jeszcze bombek. I to wygrana. Wygrana jak nic. Nie ma szans, żeby to przeszło. 177 runda. No to co, kolejnych kilka rund puszczamy, rzecz jasna. Może jeszcze z dwie dorzućmy do tego. Nie wiem, ile ich wyszło, może do 5, 8,
Coś takiego na pewno wyszło, więc zobaczymy, czy sobie teraz z tym poradzimy, czy będą jakieś tam problemy tutaj się nam robiły. Ale wydaje mi się, że powinno być w miarę git. Że powinno być w miarę git, że tutaj nie powinno być większych jakby wyzwań w tym momencie, ale zresztą... Zaraz się okaże. Zaraz się oczywiście okaże, z tego będzie. Na razie jest lag. Na razie jest wielki, wielki lag. To muszę powiedzieć. Więc dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, okay, to już mamy gdzieś tam załatwione. Bombki kolejne lecą. Jeszcze skilla tego wszystkiego użyjmy. Dobra, mamy to. Na razie żyjemy. Tylko jak one te wszystkie nasze bombki miną, to nagle okazuje się, że jestem bezbronny, bo nic nie będę miał do obrony. I to będzie problem. To będzie leciutki problem, muszę powiedzieć. Ale zobaczymy, może się jakoś jeszcze uda nam to wszystko zrobić, żeby jeszcze sobie z tym poradzić jakoś. Ale no, widzicie. Leci to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ale coraz bliżej są końca. Coraz bliżej są oni końca. Więc dawajcie, bronicie się, nie dacie. Nie macie żadnych szans na przejście. Żadnych szans nie macie na przejście. No widzicie? To jest mocna obrona. To jest naprawdę mocna, mocna obrona. Skill. Easy. I kolejny skill. 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 Skille, gdzie są? Dobra, będzie. Będzie? Tam są bombki na końcu? Czy to nie jest? Czy jak to działa? To jest na rundę? To jest na rundę w takim razie, czy jak? Dobrze, obstawiajcie w tym momencie. Zatrzymajcie filmik i obstawcie, która runda będzie rundą maksymalną, a ja w tym momencie przyspieszam i zobaczymy, na której rundzie się zatrzymam bez używania tym razem już rejsa. Czyli napiszcie, która według Was będzie runda maksymalna bez rejsowania. Zobaczymy, jak to nam się uda. No i dobra, wszystko jest już jasne, runda 210, dosyć ciekawie to nam poszło, więc naprawdę wysoka to jest runda. No i oczywiście, no musiało to się stać, przeszli nam oczywiście, no bady tutaj, znaczy, no nie ukrywajmy, ale bady były dosyć ciężkie, ale nasza obrona też nie była niczego sobie. Mogłem wylosować jeszcze jeden piąty tier, ale uznałem, że hej, gramy tym, co nam gierka dała, piąty tier. Super małpki był, ale to niestety było za mało. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. Widzimy się w kolejnym odcinku z Waszych kochanych baloników. Na razie. Hej, hej. Pa.